Ejka była propozycja, aby zrobić papugę nimfę i przy okazji jej robienia zrobiłam też taką szczotkę i użyłam do tego sznurka jutowego. Teraz zabieram się za papuszkę. Zrobiłam ją z takiej gąbki z odzysku. Używam też papieru do mniejszych elementów. Potem maluję ją farbami akwarelowymi. Dodaję oczy i tak wygląda papuszka. Jest ona, jak widzicie, dosyć mała, bo mniejsza od mojego paznokcia, więc trochę trudno się robiło, ale dałam radę. Pa!